kochani, dzisiaj ulubieńcy września, to może zaczniemy. Ja tutaj przygotowałam to w takiej torebce. Pierwsza rzecz to jest, pewnie będzie w każdych moich ulubieńcach, to jest ten krem Dermendic Hydrian 2. Krem nawilżający o przedłużonym działaniu. Świetny krem jak dla mnie, ma cudowny zapach i naprawdę, naprawdę nawilża. No, ja kurczę, tylu kremów już używałam i chyba żaden nie nawilżał tak jak ten krem. Przynajmniej on tak działa na moją skórę. Jest naprawdę świetny. Następna rzecz, już na wykończeniu. Masło do ciała, które pokazywałam w letnich ulubieńcach, to z Perfekty. Masło do ciała pomarańcza plus aromat wanilii, antycelulitowe. No, cudowny zapach i świetne masło. Na pewno kupię sobie kolejne. Może niekoniecznie pomarańczowe, ale pewnie z tej serii, bo mi się bardzo spodobały. Następny ulubieniec to będzie ten bronzer z Vipery, numerek 713, taki, zwykły, bez żadnych drobinek, bardzo fajny. Ja ogólnie uwielbiam kosmetyki Vipery, świetnie pachną i naprawdę są, super i nie są też drogie. Następna rzecz też z Vipery to jest matujący, transparentny puder sypki, numerek 011. No i to jest taka gąbeczka i on jest taki, no i też super produkt, świetnie pachnie. Ja mam takie świetne uczucie później, jak nałożę te kosmetyki z Vipery na twarz i tylko chodzę i tak mówię, kurczę, jak ładnie pachnie, a potem pędzelki wącham i też tak świetnie pachnie. Mniejsza z tym. Następna rzecz to jest woda różana, którą sobie zakupiłam na wakacjach w Bułgarii. Chyba Wam jej nie pokazywałam. No i ja sobie ją stosuję, no przemywam sobie nią twarz tam po demakijażu albo w ciągu dnia, jak nie mam na sobie makijażu. Też bardzo fajny, bardzo fajny produkt. Następna rzecz to jest ten płyn micelarny z Paeze. Jak dla mnie naprawdę się sprawdza i jest fajny. No i pewnie jak spotkam go gdzieś znowu, to kupię go ponownie. Następna rzecz to są dwie pomadki. Jedna to jest z Avonu, ta co Wam pokazywałam w holu zakupowym, bardzo fajna, naprawdę. Codziennie jej używałam teraz i tak samo tej szminki z Inglota, numerek 262. To jest taki nude, jasny, pewnie i tak nie będziecie widzieć, więc na osłoczanie zrobię. To tak te dwie pomadki. Następna rzecz, lakier z Flormaru, numerek, już Wam mówię, 125. Ja go miałam przez cały wrzesień na paznokciach, jak możecie teraz zobaczyć, jakieś ubytki już są, już muszę go zmazać, bo już nieładnie wygląda, jest po prostu cudowny. Następna rzecz to jest baza z Catrice, ja ją też bardzo często używałam teraz. Jak dla mnie świetny produkt i naprawdę super się sprawdza. I ostatnie dwie rzeczy to są perfumy, które używam na przemian i obydwa uwielbiam. To jest to TCK. Jezu, jakie mają cudowny zapach. Jak nie wąchałyście, to idźcie do Douglasa albo do Superfarm, albo gdzieś powąchać, bo są cudowne. I następne to są te Gucci Qualities FM. I one też są cudowne. Jejku. W ogóle myślałam, że te perfumy nie będą się za bardzo utrzymywały, ale powiem Wam szczerze, że jak zaczęłam się nimi psikać, nawet na drugi dzień chustka mi pachniała, jakieś tam ciuchy mi pachniały. Naprawdę, no. Jestem zaskoczona co do tej firmy i im zapach mają praktycznie identyczny, także możliwe, że sobie zamówię jeszcze. No ale te... Ojej. Te są cudowne, naprawdę polecam na te perfumy. Jeżeli lubicie takie słodkie, kobiece, to polecam. I to by było na tyle w moich ulubieńcach. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to kciuki w górę. Zapraszam do subskrypcji, do komentowania. No i do zobaczenia, kochani. Hej!